Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Nocnych Świateł. Będziemy razem przez najbliższe dwie godziny, jak zawsze do pierwszej. Przypomnę na początku, że Nocne Światła o tej porze właśnie rozpoczynamy 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się wieczorem tuż po 11:00. I można nas słuchać, rzecz jasna, nie tylko na częstotliwościach Radia Plus w całej Polsce, ale także na całym świecie online przez internet i stronę radioplus.pl, gdzie jest taki przycisk Włącz Radio. Tam również zakładka programy, przez którą można wejść do archiwum Nocnych Świateł. Jest tych audycji już około 650 z ostatnich paru lat. Zapraszam do korzystania, odsłuchiwania, a jeżeli ktoś chciałby plik ściągnąć, to przez przycisk Więcej Podcastów, on znajduje się na dole strony i tam można ściągać MP3. Ponieważ zbliża się kolejna data fatimska, 13 października, już niedługo, za około 2 tygodnie. Znowu będziemy mówić pewnie więcej o Fatimie, tym bardziej, że 100 lat minęło od tych objawień. Świętowaliśmy je uroczyście w maju, kiedy to papież Franciszek odwiedził Fatimę, ale 13 października to jest ostatnia data objawień sprzed 100 lat, ostatnie takie wydarzenie z tego cyklu objawień, również związane z cudem słońca, z bardzo spektakularnym wydarzeniem, które przemieniło życie wielu ludzi i do dzisiaj jest dyskutowane przez wiele środowisk, także pozakościelnych. Ale przede wszystkim my skupimy się na tym wymiarze duchowym. Chociaż to, co się działo wtedy, inaczej pewnie ująć nie można, chociaż w naszej rzeczywistości materialnej te wszystkie wydarzenia miały miejsce. My jednak skupimy się na tym, co w duszy. I tutaj potraktujemy to, rzecz jasna, dosłownie, bo dzisiaj o orędziu i tajemnicach fatimskich rozmawiać będziemy z gośćmi programu, którymi są ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Witam ojca, szczęść Boże. Szczęść Boże. Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi. Witam, kłaniam się, szczęść Boże. Dobry wieczór. Jarosław Mańka, dziennikarz TVP Info, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolejny film o Fatimie. Ja sam widziałem ich z 7. Tak myślę, na szybko strzelając. Fabularne, dokumentalne. Literatury też jest bardzo dużo, szczególnie w tym roku o Fatimie. Bardzo dużo publikacji się ukazało, sporo programów telewizyjnych, radiowych. No i można sobie zadać pytanie, dlaczego my o tej Fatimie tak dużo mówimy? Czy tylko dlatego, że jest jubileusz, jest 100 lat od tych objawień, czy może jest jakiś jeszcze inny powód, bo przecież wydarzeń w życiu Kościoła ważnych, ważkich było naprawdę sporo. Rocznica właściwie co roku, a czasami po kilka w roku obchodzimy ważnych wydarzeń, czy to związanych z kultem świętych, czy innymi objawieniami, a jednak ta Fatima wciąż ma bardzo wyraźne miejsce w życiu Kościoła i nie tylko, no bo jeżeli też czynniki państwowe angażują się w takie wydarzenia jak chociażby Rok Fatimski, jest tu coś na rzeczy, jest coś więcej. Dlaczego ta Fatima jest taka ważna? Fatima jest ważna, ponieważ ciągle jest aktualna, ciągle myślę, że jest nie do końca odkryta przez wielu z nas. Coś wiemy na temat Fatimy, wiemy, że Matka Boża się objawiła, wiemy o jakieś podstawowe orędzia, natomiast jest problem ten zasadniczy, czy te orędzia przyjęliśmy i czy żyjemy. I tak jak ja myślę o Fatimie, to myślę przede wszystkim o tych wizjonerach, no, tych kanonizowanych teraz niedawno, i siostrze Łucji, bo oni naprawdę przyjęli te orędzia, oni żyli tymi orędziami i bardzo ważne jest przyjęcie tego, co Matka Boża mówi i wprowadzenie w życie. Myślę, że ten czas jakby nas nagli do tego, bo widzimy też owoce, kiedy te orędzia są przyjmowane, kiedy czynimy to, o co Matka Boża prosi, widzimy efekty w postaci nawet tak jak było w przypadku poświęcenia Rosji przez Piusa XII w 1942 roku, że to poświęcenie Rosji, poświęcenie świata miało wpływ generalnie na całą II wojnę światową. Poświęcenie Portugalii przez Niepokalanemu Sercu Maryi przez biskupów w 1931 roku zaowocowało tym, że Portugalia jako jedyny kraj nie doświadczyła II wojny światowej. Także myślę, że to ciągle jest, musimy odkryć na nowo, jaka potęga jest tych orędzi. Oczywiście mówimy tu o aspekcie tym osobistym, czyli każdy chrześcijanin, każdy katolik powinien się ustosunkować do tych orędzi, przyjąć je, ale też mówimy o tym wymiarze takim społecznym, że jako państwo, jako kościół, jako grupy społeczne też powinniśmy tymi orędziami żyć.
Jest bardzo dużo inicjatyw związanych z Fatimą i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Są różne obecnie miejsca, w których są sprawowane msze święte z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest ta inicjatywa episkopatu, kolejnego poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Było to w czerwcu, teraz we wrześniu cały naród, to 8 września ponawiamy. Jest wiele miejsc, gdzie parafii, różnych instytucji, które naprawdę żyją duchem Fatimy, duchem tych orędzi. Ale czy to wystarczy? Tego nie wiem. Myślę, że jeszcze ciągle jest dużo do zrobienia. Dla mnie Fatima to przede wszystkim jest wołanie o ratunek. Maryja przychodzi z ratunkiem. I ten ratunek jest ciągle aktualny. Dlaczego te orędzia są ważne? Dlatego, że są skuteczne. A dlaczego są skuteczne? Bo są z nieba, czyli Bóg tak chce. To wszystko, co Matka Boża prosi, jest skutecznym narzędziem do ratowania świata od zła, które nam zagraża. Często to zło jest nawet w nas samych, często jest też w różnych instytucjach. Jest to skuteczne dlatego, że Bóg tak chce. My nie musimy wynajdywać sobie jakichś zastępczych środków ratunku świata. My oczywiście szukamy różnych ratunków ekonomicznych, gospodarczych, politycznych. Chodzimy troszeczkę nieraz tak jak ślepiec. Po omacku szukamy, nie? A tutaj mamy z nieba gotową drogę ratunku. Myślę, że przyszedł czas, żeby w końcu to usłyszeć i zacząć tym żyć. No dobrze, ale o jakim ratunku ojciec mówi? No przecież żyjemy jakoś, mamy się w miarę nieźle. Oczywiście są zagrożenia. No w tej chwili na przykład znowu odżyły rozmowy, dyskusje na temat tego, czy nie czeka nas wojna, bo Rosja pręży muskuły tuż za naszą granicą. A więc jest nerwowo ogólnie i nie ma się co dziwić, bo wojna rzecz straszna, ale no, wiele razy tak było w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, że sytuacja była bardzo napięta międzynarodowa, chociażby pamiętamy ten konflikt jeszcze między Chruszczowem i Kennedym, kiedy wojna atomowa nawet wisiała na włosku. Niemniej, jest jakieś takie mniemanie powszechne, że damy radę, że jednak wszystko uda się dyplomacją jakoś rozprowadzić. Ale pytanie, czy o taki ratunek nam chodzi? Czy rzeczywiście, oczywiście jak najbardziej wojna jest złem potwornym i koszmarnym i tutaj nie ma co dyskutować, ale czy w czasach pokoju, dobrobytu, dobrego samopoczucia, zadowolenia, kiedy są wysokie wskaźniki gospodarcze, kiedy mamy pracę, kiedy obfitujemy w przeróżne dobra i specjalnie nie martwimy się o to, że nam nie wystarczy na chleb do pierwszego, a nawet mamy jakieś zapasy i planujemy na przyszłość wiele, czy w takim życiu też przypadkiem nie pojawiają się jakieś zagrożenia, które być może są bliższe tym treściom, które przekazuje Matka Boża w Fatimie, niż takim, które są przeznaczone na czas jakiegoś wielkiego kryzysu, by nie powiedzieć totalnej globalnej pożogi czy zagłady. Takim kluczem, który rozjaśnia nam Fatimę, są te tajemnice. I pierwsza tajemnica jest to wizja piekła, gdzie Matka Boża mówi, że wiele dusz idzie do piekła. I Maryja wtedy mówi, to było 13 lipca, że przybędę, aby wezwać do poświęcenia świata mojemu Niepokalanemu Sercu i do Komunii Świętej Wynagradzającej. I to jest ratunkiem dla świata, czyli chodzi tutaj tak naprawdę o ratowanie człowieka przed złem, które nam zagraża, czyli nawet żyjąc w czasach dobrobytu, żyjąc w czasach laickich, tak, odchodząc od Boga, jesteśmy zagrożeni, ja jestem zagrożony. I tu chodzi o coś więcej niż tylko sprawę taką geopolityczną, tylko chodzi o każdego człowieka, o wymiar, że to chodzi do mnie, że też to zagrożenie dotyka mnie. To nie musi być wcale zagrożenie właśnie takie polityczne, nie? Czy moje zbawienie nie jest zagrożone? To jest pytanie. Czy ja jestem na dobrej drodze? Czy ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, wierzę, że doświadczę zbawienia? Według mnie ciągle musimy tutaj myśleć też o swoim zbawieniu. No to niewątpliwe, ale dlaczego
akurat Pan Bóg wybrał taki sposób, żeby posyłać Matkę Bożą, żeby ją prosić o to, by tutaj nam się objawiała. Przecież właściwie, gdyby spojrzeć na to zgodnie z nauczaniem Kościoła, to całość objawienia, całość nauczania Kościoła oparta jest na Ewangelii. Nic więcej właściwie, nic dodać, nic ująć. No. Przecież nawet sama Ewangelia mówi, że kto by dodał albo ujął, tam jakoś zmienił kropkę czy przecinek, prawda, jotę, no to byłby najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Czyli wszystko możemy powiedzieć jest literalnie w Piśmie Świętym. Bo co jeszcze dodatkowe znaki? Znaczy, pierwszym kryterium prawdziwości jest oczywiście zgodność z nauczaniem Ewangelii. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości, że Maryja nic nie mówi nowego. Mówi wszystko to, co jest zawarte w Słowie Bożym. Każde słowo możemy znaleźć. Jeśli mówi o modlitwie, Pan Jezus mówi, módlcie się nieustannie. Maryja mówi, odmawiajcie różaniec. Jeśli mówi o pokucie, Pan Jezus mówi też o pokucie, o nawracaniu. Także tutaj jest... Myślę, że przyszedł taki czas, że Bóg posłał Maryję jako matkę do dzieci, ponieważ my z natury jesteśmy krądobni, nie chcemy słuchać. Być może w tych Bożych planach Bóg wierzy, że właśnie matki posłuchamy. Maryja nie odkrywa nam nic nowego, ale woła jako matka do dzieci. Tak zastanawiając się właśnie to niepokalane serce Maryi, że w ogóle macierzyństwo, że Maryja jest dana nam jako matka, przenosząc to na świat zwierząt, jakie zwierzę jest najbardziej niebezpieczne? To jest matka z małymi. Matka z małymi potrafi wszystko, żeby uratować swoje małe. I tutaj myślę, że tutaj o to też chodzi, że to macierzyństwo Maryi, że ona jest gotowa zrobić wszystko, żeby nas ratować. I to jest... Myśli ojciec, inicjatywa Matki Bożej, czy Boża inicjatywa, która... Oczywiście, mówi... że Boża inicjatywa. A dlaczego Pan Jezus jakoś się nie ukazuje w takim, tak powszechnie? No są oczywiście takie świadectwa, które mówił, i znam takie osoby nawet osobiście, które... i wierzę im głęboko, bo też widzę, jak przemieniło się ich życie, które mówią, że spotkały Jezusa dokładnie namacalnie, że Jezus im się w jakiś sposób pokazał w pewnym momencie życia i to było dla nich kluczowym elementem przemiany, która jest ewidentnie widoczna. Więc ja im wierzę, ale dlaczego Pan Jezus tak się nie pojawia jak Matka Boża? Przecież jest wiele objawień. Oczywiście wiele z nich nie jest uznanych, chociaż wydają się wiarygodne. Tych uznanych jest bodajże 12, jeśli dobrze pamiętam, między innymi Gietrzfałd, to objawienie, którego 140. rocznicę świętowaliśmy niedawno, także z udziałem władz państwowych, 10 września, ale no pytanie jest dlaczego? Dlaczego Matka Boża, a nie Pan Jezus na przykład? Myślę, że to jest pytanie do Pana Boga, bo to Bóg decyduje, kogo posłać. I oczywiście tutaj mamy i objawienia Matki Bożej, mamy też objawienia Pana Jezusa, chociażby siostrze Faustynie. I myślę, co do autentyczności tego nie możemy tego podważać. No ale nie są tak powszechne jak objawienia Maryjne. No nie są tak powszechne, tak. Dla mnie podstawą w ogóle działania Matki Bożej w Kościele jest to, że Pan Jezus wisząc na krzyżu, czyli w najbardziej uroczystym momencie, mówi do swojego umiłowanego ucznia, to Matka Twoja. Czyli wolą Jezusa, tak? Jezus Syn Boży, któremu dana jest wszelka władza na ziemi i na niebie, ustanawia Maryję za naszą Matkę. I to On może ją posłać, gdzie chce i kiedy chce, w jakichkolwiek okolicznościach. Może też wybrać osobę, której ona się objawi. Nieraz są to dzieci, nieraz to są osoby młode czy w średnim wieku, nieraz to są osoby starsze. Oczywiście znamy wiele objawień tych zatwierdzonych, ale mamy też jakieś objawienia, które nie są zatwierdzone. Z tego, co wiem, generalnie tam, gdzie są zatwierdzone, Maryja zawsze mówi i to... Tylko to, co mówi Kościół, to, co mówi Ewangelia. Dzisiaj o orędziu i tajemnicach fatimskich rozmawiamy w Nocnych Światłach. Goście programu ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin Stanisław Sadowski, Instytut Księdza Piotra Skargi i Jarosław Mańka, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne. Wracamy do Państwa za chwilę. Radio Plus. Nocne Światło.
Nocne światła. W Nocnych światłach dzisiaj o orędziu i tajemnicach fatimskich rozmawiamy z gośćmi programu. Jarosław Mańka, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne. Stanisław Sadowski, Instytut Księdza Piotra Skargi i ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin. Panie Stanisławie, Instytut Księdza Piotra Skargi jest producentem filmu, który wyreżyserował Jarek. Dlaczego akurat Instytut ten temat podjął? No, Instytut już od początku swojej działalności promuje objawienia fatimskie. Promuje je chociażby przez publikacje. Już Instytut chyba wydał już 6 wydań książki, to jeden z najbardziej znanych chyba na polskim, w Polsce książki takiego fatimologa z Brazylii, pana Borelliego, o Fatimie. Fatima, książka pod tytułem Fatima, orędzie tragedii czy nadziei. I ta książka ukazała się w Polsce tylko w ponad nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy, licząc wszystkie wydania. Również to były inne książki, chociażby książki o świadkach cudu słońca, czy też teraz wydaliśmy książkę bardzo znanego badacza spraw katolickich, czy też Fatimy, pana Luisa Solimeo ze Stanów Zjednoczonych. I rok 2017 to jest rok setnej rocznicy objawień. No i wypadałoby wejść w ten rok no dzisiaj po prostu dają nam ogromne możliwości media i te środki masowego przekazu, żeby wejść właśnie z filmem, który by mówił konkretnie o sednie i esencji tych objawień, którym jest, o których mówiła Matka Boża. Jarek, to teraz do ciebie kieruję pytanie. Dlaczego się podjąłeś akurat realizację tego filmu? No bo przecież też jako reżyser i twórca wolnego zawodu możesz wybierać to, co chcesz robić. Możesz zrobić film taki, czy inny, tematykę podjąć taką, która ci odpowiada. A jednak wybrałeś to. Szczerze mówiąc, jak usłyszałem o tej propozycji, no to poczułem się zaszczycony, bo cóż tu więcej dodać. Niemniej zdawałem sobie sprawę z wagi tematu, więc było to też olbrzymie wyzwanie. Wyzwanie jak dla mnie. Przekonała mnie też jedna rzecz. Kiedy byłem dawno temu w Instytucie Księdza Skargi, tam się ludzie zbierają na Anioł Pański i po prostu się modlą właśnie przed figurą. Ponadto, jako też historyk, kiedy zacząłem zgłębiać ostatnie 100 lat, po prostu takie sobie na początku wyznaczyłem zadanie, żeby zobaczyć, co się zmieniło od 1917 roku do 2017 roku, to jedna rzecz mnie wręcz dramatycznie uderzyła po duszy, mianowicie to, jak silny jest wpływ orędzi fatimskich na te ostatnie 100 lat i jak my jako ludzkość jesteśmy ślepi. To po prostu jest wręcz porażające i tak jak przedtem żyłem sobie w miarę spokojnie, tak od tego momentu zacząłem żyć mniej spokojnie, bo doszedłem do wniosku, że rzeczywiście mamy taki czas, gdzie nawet nie jest za 5:12, tylko dosłownie za 2. A czego się obawiasz? No obawiam się tego, czego można się obawiać, kiedy cofniemy się do czasu, gdy zostały zapowiedziane znaki. No tak, no, rok 1917 to nie tylko orędzia fatimskie, ale to również rewolucja październikowa. Ale chciałem tutaj przeskoczyć, jak to Amerykanie mówili, żabi skok podczas Midway. No tak, ale to już druga wojna światowa. To druga wojna światowa, ale przed drugą wojną światową była mowa o olbrzymiej, o zorzy, która będzie widziana i to była widziana nie tylko w północnej Europie, ale nawet na Sycylii. I to jeden z rozmówców spotkał się ze starszymi paniami z Sycylii, które jeszcze pamiętały tą zorzę. To był bodajże 38 rok. To był jeden ze znaków, więc teraz wystarczy gołym okiem popatrzeć na nasz świat i na to, że no, dopóki pewne rzeczy się nie wydarzą, no to mamy jeszcze czas. No ale ten czas jest uwarunkowany tym, czym to, co Matka Boża zapowiedziała przez swoje objawienia, czyli pokuta, 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 praktyka pierwszych sobót miesiąca, no i takie autentyczne nawrócenie.
No tak, tu jeszcze trzeba dodać istotny fakt, że te objawienia miały miejsce nie tylko tuż przed rewolucją październikową sowiecką, ale w ogóle podczas I wojny światowej, jeszcze wtedy nie nazywanej w ten sposób, po prostu nazywanej Wielką Wojną. Tak. Bo nikt jeszcze nie myślał, że będzie druga. Teraz raczej gdzieś z tyłu głowy mamy pewne obawy, czy nie będzie trzecia. I jak to jeden z wybitnych myślicieli kiedyś powiedział, że no nie wiem, czy będzie, jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, ale wiem na pewno, że podczas czwartej będzie bronią, będzie kamienna maczuga albo drewniana. No więc faktycznie jest czego się bać, tylko... Tak jak ojciec Mirosław mówił w poprzedniej części, no tak naprawdę to każdy z nas powinien się obawiać o zbawienie własnej duszy, o to, jak wygląda nasze życie, do czego ono prowadzi, no bo przecież w Ewangelii Jezus mówi o tym, że no cóż z tego, że cały świat człowiek zyska, jeśli by na swojej duszy stracił. I tu jest, myślę, najgorsze zagrożenie, bo... Możemy oczywiście rozważać przeróżne wydarzenia w kategoriach geopolitycznych, mniejszej lub większej skali, obawiać się wojny i trzeba się obawiać, bo jeżeli Jezus mówił o pokoju, to nie tylko chodziło o to, żeby mieć pokój ducha, ale że pokój mieć także na zewnątrz i z tego ducha wynikający, bo cóż, no, pokój to jest ta przestrzeń, w której możemy rzeczywiście realizować jakieś spotkanie z Bogiem w taki bardzo konkretny sposób. No. Nie przypuszczam, żeby wojna była tym, co Bóg chce dla człowieka. Jeżeli mowa jest o walce w Ewangelii, no to raczej o walce duchowej, o walce o dobro, o ścieraniu się ze słabościami własnej duszy, z pokusami, z walce z grzechem. Ale jednak jest ta ciągła obawa, że żyjemy w czasach niespokojnych i że one mogą mieć skutki no, nieprzewidywalne, no, jak to mawiają niektórzy, żyjemy na beczce prochu. Ale czy ta wizja piekła, tutaj do ojca kieruję to pytanie, czy ona jest związana... Nie wiem, tutaj może taka trochę egzegeza moja w poprzek tego, co mówi Kościół. Ona nie jest tylko obrazem tego potępienia, do którego, które może stać się udziałem tych, którzy od Boga się odwrócą, ale także tego piekła, które możemy sobie tutaj na ziemi zgotować jako ludzie, jeden drugiemu. Już nie mówię o jakiejś totalnej hekatombie, o zasięgu ogólnoziemskim, ale o takim w małej skali, kiedy w rodzinie, w jakiejś wspólnocie, czy w jakimś środowisku potrafimy być dla siebie gorsi niż zwierzęta. Jeśli mógłbym tak obrazowo powiedzieć, dla mnie piekło to jest miejsce, gdzie nie ma Boga. Czyli tam, gdzie Bóg jest miłością, gdzie nie ma Boga, który jest miłością, zaczyna się piekło, czyli kiedy się oddalamy. Inaczej mówiąc, taki inny obraz, to jest tak jak promyk, który wychodzi od Słońca, on świeci, dopóki ma łączność ze Słońcem. W momencie, kiedy zrobimy przesłonkę, coś oddzieli go od Słońca, ten promyk staje się ciemnością. I tak samo jest z nami, że wyszliśmy od Boga, jesteśmy stworzeni jako byty doskonałe. Bóg stworzył nas jako najlepsze stworzenie, bo tak powiedział w Piśmie Świętym, że człowiek jest bardzo dobry, wszystko było dobre, a człowiek jest bardzo dobry. Oczywiście otworzyliśmy się na grzech, ten grzech coraz bardziej nami zawładnął i myślę, że tutaj to chodzi o to opamiętanie się, o to zastanowienie się, czy na pewno ten sposób życia, w którym ja żyję, taki wydaje się spokojny, mam swoje cele, takie doczesne, to zrobię, ale kiedy nie ma tam Boga, to tam jest po prostu ciemność i to widzimy, że ludzie zaczynają między sobą się zachowywać jak wilki, że jeden próbuje drugiego zjeść, zniszczyć, bo liczy się tylko mój własny interes, nie? Czyli tak naprawdę to piekło, może tak jak niebo się zaczyna na ziemi, kiedy jestem otwarty na Boga, kiedy jestem otwarty na Jego obecność we mnie, tak samo i piekło może się zacząć na ziemi. Właśnie wtedy, kiedy zamykam się na Boga, kiedy mówię, nie, dziękuję, ja nie chcę z Bogiem nic mieć wspólnego. I tutaj chcę poruszyć takie własne doświadczenie, bo tutaj mówiliśmy o pokoju tym wewnętrznym. I kiedy rozpocząłem bardziej żyć orędziami fatymskimi, czyli, nie wiem, codzienna modlitwa różańcowa,
staram się, żeby jej było naprawdę w miarę dużo, tak jak mi czas pozwala. Kiedy zacząłem zawierzać Matce Bożej siebie, swoją pracę, nie wiem, swój zakon, parafię, gdzie pracowałem, kiedy zacząłem praktykować te pierwsze soboty, dziwna rzecz, ale w moim sercu pojawił się pokój, którego wcześniej nie miałem, bo ciągle była jakaś taka walka, taki niepokój jakiś z zewnątrz to przychodziło, nie? I myślę, że to jest pierwszy owoc właśnie tego, że Maryja daje nam pokój. Wchodząc na tą drogę przyjęcia orędzi fatimskich, pierwsze co mamy, to my mamy w sercu pokój. A to jest pokój z tego, że przyjęliśmy się, otworzyliśmy na Bożą propozycję. Bóg daje pokój. Pan Jezus mówi wyraźnie, że pokój mój daję wam, nie tak jak świat daje. Czyli ten pokój Chrystusowy jest całkiem inny. Ten zewnętrzny brak wojny, oczywiście on jest ważny, nie? Ale to nie jest jeszcze ten pokój, o który chodzi, bo można w środku być niepogodzonym z sobą, z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. I to jest źródłem niepokoju. Co to znaczy zawierzyć Matce Bożej? Zawierzyć Matce Bożej to jest temat, który rzeka, który mógł mówić godzinami. Krótko mówiąc, są różne terminy, bliskoznaczne, równoznaczne, zawierzyć, poświęcić, oddać. Sednem tego jest, uważam, słowo oddać. Wejść w relację inaczej. Zawierzyć osobie żywej. To nie jest jakieś zaufanie w próżnię, tylko ja mam świadomość realnie istniejącej osoby. Tak święty Maksymilian pisał w czasach okupacji do władz okupacyjnych w Sochaczewie, kiedy prosił o wznowienie druku rycerza. Pisał, że wierzymy, że niepokalana jest osobą realnie istniejącą, niezmiernie nas kochającą. I tak żył święty Maksymilian. Dla niego Maryja była osobą żywą, konkretną. Można powiedzieć z krwi i z ciała. Oczywiście on miał łaskę spotkania z Matką Bożą. Mamy to z przekazu z dzieciństwa. Jeden raz, kiedy Maryja mu obiecała koronę białą i koronę czerwoną, wyznaczyła jakoś jego szlak. Ale to jest bardzo ważne zrozumieć, że ja zawierzam konkretnej osobie, która mogę jej nie widzieć, bo nie mamy tej łaski jak dzieci z Fatimy. Nie widzimy Maryi, tak? Ale możemy jej doświadczać, jej bliskości, jej działania. Ciekawa rzecz, że kiedy na przykład osoby małżeństwa, które nie mają dzieci i zawierzą swoją bezpłodność Matce Bożej, czyli oddadzą wszystkie problemy, które stoją na przeszkodzie tego, żeby to dziecko mogli mieć, i to dziecko się pojawia. Ciekawa rzecz, że te dzieci rodzą się zwykle w święta Matki Bożej. Wiele przykładów takich jest właśnie, że Maryja da jakby taki dyskretny podpis, żebyście pamiętali, od kogo żeście otrzymali, bo jest w nas coś takiego, że my prosimy. I kiedy mam o coś, to proszę, dużo proszę. Natomiast kiedy otrzymujemy łaskę, my zapominamy, od kogo otrzymaliśmy. A lekarz pomógł, a nie wiem, ktoś przyszedł, doradził. Często te rozwiązania, które Maryja nam daje, one są bardzo subtelne. Ona nie chce, nie afiszuje się tak, ale jednocześnie gdzieś tam delikatnie podpisuje. W swoim życiu widzę, że to prowadzenie Matki Bożej to jest dwa takie znamiona ma. To właśnie jest zawierzenie, że jej odpowiedzi są bardzo konkretne, ona wie, czego chce i tam jest zdecydowanie nie dla grzechu, a drugie jest bardzo delikatna. To jest taka matczyna dłoń. Widać w tym, że tak, dziecko, zrób to i to, jestem z tobą, nie bój się. Zdecydowanie i delikatność to są cechy działania Matki Bożej. Doświadczam tego na własnym życiu i też te osoby, które przyjeżdżają do nas do Niepokalanowa zawierzyć swoje życie, swoje rodziny, zawierzyć swoje firmy Matce Bożej, doświadczają czegoś podobnego. I niesamowity jakiś entuzjazm, że raptem ludzie odkrywają, że jest ktoś, kto mnie rozumie, że nie jestem w tym świecie sam. Także dla mnie to jest niesamowite, że mogę z każdą sprawą przyjść do Matki Bożej. Nieraz ludzie się mnie pytają, ojcze, ja się zawierzyłem x lat temu, na przykład 20 lat temu, tam i tam, dokonałem takiego aktu zawierzenia, czy ja muszę? Nie, nie musisz. Dla Matki Bożej to wystarczy raz. Bo ona nigdy nie zapomni swoich dzieci. Natomiast my ponawiamy zawierzenie. Dlaczego? Bo mi nie wystarczy, bo ja zapominam. Bo ja zapominam, że oddałem to Matce Bożej, że to ona ma już kierować.
Kiedy mam konkretne sytuacje, na przykład zbliża się kolejne spotkanie Oddaj się Maryi w Niepokalanowie i widzę piętrzące się problemy, na przykład, nie wiem, jakieś ataki z zewnątrz, wewnątrz, i wtedy taki panika mnie zaczyna ogarniać, a potem sobie myślę, a przecież to nie moje, bo to oddałem. Matce, co ja się martwię? Spokojnie robię, co do mnie należy, sprawy się same rozwiązuję. Na tym polega właśnie zawierzenie, że zrozumieć, dać szansę też Matce Bożej działania w naszym życiu, kierowania naszymi sprawami. Ja tu siedzę z Panem Jarosławem. Wiele osób spotkałem takich bardzo bożych, maryjnych. Gdybym ja chciał dotrzeć do tych osób, ja bym sam nigdy nie dotarł. Te osoby same do mnie przychodzą. Dlaczego? Bo reżyserem tych spotkań jest ta, która stoi u góry. A reżyserem filmu Fatima Orędzie wciąż aktualny jest Jarosław Mańka, obecny tutaj w studiu. Ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa, a także Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi. To goście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o orędziu i tajemnicach fatimskich. Do Państwa wracamy za chwilę. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Orędzie i tajemnice fatimskie. O tym dziś rozmawiamy w Nocnych Światłach razem z gośćmi programu. Ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin, Jarosław Mańka, dziennikarz, historyk, reżyser filmu Fatima Orędzie wciąż aktualne i Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi. Panie Stanisławie, te orędzia fatimskie, o których tutaj już ojciec Mirosław nieco powiedział, to jest temat wielu książek, które Instytut Księdza Piotra Skargi wydaje. Jak realizuje Instytut tę misję również w inny sposób, oprócz wydawniczej, tę ideę, która wynika z orędzi fatimskich? W tym roku, no oprócz filmu Objawień Fatimskich, my szczególnie zaangażowaliśmy się tutaj z kolegami z Warszawy w organizację publicznych różańców odnowę moralną narodu polskiego w setną rocznicę Objawień Fatimskich. No w szczególności dlatego, bo Matka Boża prosiła o to i wzywała podczas każdego objawienia, prosiła, aby omawiać różaniec. I my postanowiliśmy właśnie zrobić taką akcję 100 różańców na stulecie Objawień Matki Bożej Fatimskiej, 100 publicznych różańców. Na czym to polega? Zapraszamy ludzi, po prostu ogłaszamy, że tego i tego dnia, o tej godzinie, w tym miejscu, z reguły to jest jakieś publiczne miejsce, jakiś plac, może to być figura Matki Bożej, jak chociażby to jest na krakowskim Przedmieściu, co miesiąc organizujemy w Warszawie. Organizujemy publiczny różaniec odnowę moralną narodu polskiego. Modlimy się publicznie, ponieważ jak sami widzimy, wiele grzechów w Polsce ma charakter publiczny. A więc należy się wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy, które są publiczne, też publicznie wynagrodzić, a nie tylko prywatnie w domu. No i jest to naprawdę już chociażby w maju, 13 maja to 13 maja odbyło się takie w największych polskich miastach odbyły się takie publiczne różańce. Czy to był Gdańsk, Poznań, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Bytom. To jest takie naprawdę największe polskie miasta, Wrocław. I wielu z nich przychodziło po kilkaset osób. Jak chociażby w Poznaniu to było 500 osób przyszło na publiczny różaniec. W Gdańsku 300, w Warszawie też 300 osób przyszło. To też jest bardzo symboliczne, że właśnie w Warszawie organizowaliśmy już od kilku miesięcy, chyba już od ponad roku organizujemy takie publiczne różańce, ale najwięcej osób przyszło właśnie w tą symboliczną datę podczas pierwszego objawienia Matki Bożej Fatimskiej 13 maja. W innych miastach podobnie, było ogromne tłumy ludzi, bardzo entuzjastycznych, bardzo często ludzie później dziękują za te różańce publiczne. Później również z kolegami tutaj zorganizowaliśmy taką trasę, nazwaliśmy to karawaną, karawanę po Polsce, do tych miast, których nie znaleźliśmy kogoś, czy też nikt się nie zgłosił do tej akcji, to pojechaliśmy po 10 miastach, byliśmy w 10 różnych miastach w Polsce, również wojewódzkich. No i też ludzie bardzo entuzjastycznie tam odpowiedzieli na takie zaproszenie, do takiej publicznej modlitwy, do takiego publicznego świadectwa, bo to często ludzie, to widać, są katolikami, są bardzo, często nawet bardzo dużo się modlą, bardzo chętnie się modlą, ale widać, że boją się wyjść z takiej sfery, strefy komfortu, takiego, kiedy się modlimy w domu czy w kościele,
ale no też mamy nie mamy się obnosić ze swoją wiarą, to jest oczywiste, dla jakichś, nie wiem, korzyści, które byśmy, no a dzisiaj... Sam Pan Jezus przed tym przestrzega. Tak, ale też nie mamy się jej wstydzić. O tym mówi Pan Jezus, że nie chowa się światła pod korcem. Nie chowa się światła, kiedy, no, pod korcem, czyli kiedy ktoś jest pod namiotem, żeby dać światło innym. Żeby się nie ukrywać. Nie ukrywać. Czy nie ukrywać światła, które się nosi w sobie. No ale słusznie przestrzega, żeby ci, którzy się obnoszą, tego nie robili, bo odebrali już swoją nagrodę, czyli ta nagroda, jako jest życie wieczne, no w jakimś stopniu może być ograniczona. Nie wiem, co to znaczy dokładnie, ale to może ojciec nam później jeszcze wyjaśni. I ja bym mógł powiedzieć, że no w Fatimie też organizujemy spotkania dla fatimskie. Szczególnie spotkanie fatimskie dla darczyńców Instytutu, dla ludzi, którzy wspierają Instytut. Organizujemy je w całej Polsce. Już takie spotkania odbyły się praktycznie chyba we wszystkich większych miastach powiatowych w Polsce. Ja nie znam dokładnych statystyk, ale z reguły to o Fatimie to jest taki temat, który po prostu otwiera po prostu i serca ludzi, i otwiera po prostu, to jest taki wytrych. Bo można właśnie mówić o ludziom, powiedzieć, no pójdź do kościoła, czy zacznij wierzyć, ale jeżeli się zacznie mówić o Fatimie, to naprawdę często to jest, są tłumy przyjdą ludzi, jeżeli się będzie mówiło o Fatimie. I ja myślę, że tutaj Matka Boża to zrobiła taką esencję, przekazała w tych objawieniach esencję prawdy katolickiej, esencję przesłania wiary katolickiej. I no zrobiła to myślę, że nie dałoby się tego zrobić doskonale. To widać, że to jest wola Boża i ją wypełniła perfekcyjnie, bo sama Maryja mówiła, że jej słowa są słowami Pana Boga. To ona mówi tylko to, co Pan Jezus chce powiedzieć. No, słowo wytrych to kojarzy się z włamaniem. Czy trzeba się włamywać do ludzkich serc, czy lepiej jakimś kluczykiem otwierać? No, są tak zamknięte, że trzeba używać wytrycha? No myślę, że tak. Że często profesor Pinho Correa de Oliveira, z którego inspiracji myśli powstało stowarzyszenie na całym świecie obrony tradycji rodzinnej własności, które na całym świecie promują objawienia Matki Bożej Fatimskiej, ale też bronią cywilizacji chrześcijańskiej. On napisał w swojej książce Rewolucja, kontrrewolucja, to nazwał terapią szokową, że trzeba często ludzi zaszokować, czyli pokazać po prostu przykładowo ostateczne etapy jakiegoś planu rewolucyjnego, jakiejś rzeczy, która chce zniszczyć cywilizacyjne, czy chce zniszczyć rodzinę. Dzisiaj mam ogromny atak na rodzinę, bo to cywilizacyjne, no, rodzinę jako zasady po prostu. I często trzeba pokazać ludziom ostateczne konsekwencje tego, do czego prowadzi coś. Tak samo Matka Boża robi to, pokazując dla małych pastuszków, to było 8-10-letnie dzieci, pokazuje wizję piekła. I one były tak z tym wstrząśnięte, że same mówią, że gdyby nie łaska Bożej i gdyby nie to, że trzymały się Maryi, to by umarły, będąc przerażone, widząc to, czym jest piekło. I Matka Boża, doskonały prorok. To jest, trzeba powiedzieć właśnie, że no, Pan Bóg posyła proroków. On zawsze posyłał proroków na przestrzeni całego Pisma Świętego. Proroków nie tylko, prorok to jest osoba, która ma jakąś wizję, która widzi, że coś jest przyszłość, ale prorok to jest też osoba, która ma prowadzić. I prorocy prowadzili naród wybrany. Czyli mówić, jaka jest różnica między dobrem a złem, krótko mówiąc, ukazywać konsekwencje wyborów. Tak. I Pan Bóg posyła Matkę Bożą na początku, można powiedzieć, no, takiej nowoczesności, no, nowego wieku, XX, posyła, żeby Maryja prowadziła świat, żeby pokazała. Pokazała też konsekwencje wyborów dla ludzi. No, trochę dreszcz przechodzi po plecach, no ale sprawa jest poważna, bo chodzi o nasze życie. Ale tutaj obiecałem, że ojca podpytam, takie małą dygresję zróbmy. Bo właściwie jak dobrze rozumieć ten fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym, że ci, którzy obnoszą się ze swoją wiarą, którzy robią to na pokaz, to już odebrali swoją nagrodę? Odebrali nagrodę, ponieważ oni liczą na poklask ludzi. Natomiast prawdziwa wiara zawsze liczy na poklas Boga, czyli ja mam to, co robię, robię przed Bogiem. I Pan Jezus mówi też takie słowa, że niech Twoja prawica nie wie, co czyni lewica, żebyśmy dobre uczynki nie czynili przed ludźmi, ale przed Bogiem, który wszystko widzi
I największą wartość mają te dobre uczynki, które nikt nie zauważy i nie pochwali, które tylko Bóg jeden widzi, ponieważ jest to skarb w niebie, którego nikt nam nie odbierze. I mamy naprawdę niesamowicie dużo możliwości czynić tych dobrych uczynków. Święty Maksymilian mówił, że najwięcej dla chwały Bożej w Niepokalanowie pracują bracia w infirmerii, czyli chorzy, którzy tam leżą. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my wydamy kolejny rycerz, numer rycerza Niepokalanej, wybudujemy kolejny budynek, pojedziemy na jakąś misję, to mamy już tą nagrodę, tą satysfakcję, że coś zrobiliśmy. A bracia w szpitaliku mają tylko cierpienie. Są ogołoceni z wszelkiej zasługi, jakby takiej zewnętrznej, tak? I to jest niesamowite, jak wielką wagę w oczach Bożych ma cierpienie, które ofiarujemy Panu Jezusowi, tak? Pan Jezus cierpiał za nas i zbawił nas też swoim cierpieniem. I być może tutaj też trzeba to przyjąć. Zresztą widzimy, że wśród widzących dwoje umiera w bardzo młodym wieku, gdzieś rok, dwa lata po tych objawieniach, tak? I umierają w strasznych bólach, przyjmują to cierpienie, tak? I to jest niesamowite, że te dzieci, małe dzieci, 8-10-letnie, potrafiły zdobyć się na taki heroizm, nie? Nam jest często nieraz trudno sobie odmówić, nie wiem, kawy, papierosa, czy czegokolwiek, tak? Że w nas jakby, my chcemy tylko brać, używać tego świata, natomiast no, Maryja pokazuje, że ten inny aspekt, który ja nazwę, i to też ma podstawy ewangeliczne, kiedyś wyczytałem takie słowa w Piśmie Świętym, dokładnie to w Dziejach Apostolskich, są to słowa Pana Jezusa, jedyne zapisane poza Ewangeliami, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To nieprawda, że będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz dużo otrzymywał. Będziesz szczęśliwy, kiedy sam z siebie coś dasz. I takie moje własne doświadczenie, byłem klerykiem, byłem na praktykach w Łodzi, przełożony wysłał mnie do sklepu, żeby zrobić zakupy. I idąc do tego sklepu, znalazłem na chodniku banknot o dużym nominale. Równowartość, myślę, że teraz to co najmniej 100-200 zł. Wielka radość, że pierwszy raz w życiu coś znalazłem, ale potem przyszła refleksja. Ty znalazłeś, ktoś zgubił. Czy ty możesz je wziąć? Być może są to ostatnie pieniądze jakiejś rodziny do końca miesiąca. I stanąłem tak trochę zasmucony. No dobrze, Panie Jezu, jeśli dajesz mi taką myśl, to postoję tutaj chwilę, nie za długo. Jeśli ktoś będzie szukał, no trudno, oddam te pieniądze. I za chwileczkę wyszła młoda dziewczyna ze sklepu, zaczęła coś szukać. Ja podszedłem do niej, mówię, czego szukasz? Coś zgubiłaś? Tak, pieniądze. Ile? Nazwała tą samą sumę, co ja znalazłem. Ja jej oddałem te pieniądze. Ja miałem takie niesamowite szczęście wewnątrz siebie, że zdobyłem się na altruizm takie, na oddanie, że ja mogę coś dać z siebie. I w swoim życiu widzę, że trzeba ten kierunek obrać, że kiedy my myślimy tylko o sobie, to nie jest droga do szczęścia. Droga do szczęścia to jest, kiedy myślimy o innym człowieku, myślimy o tym, co ja mogę drugiemu pomóc. Jarek, film trwa godzinę i 12 minut, 72 minuty. Przez tyle czasu, co można powiedzieć o Fatimie? Nocne Światła co prawda trwają dłużej i nieraz brakuje czasu, żeby coś powiedzieć, ale chcę w ten sposób zapytać, trochę cię sprowokować do tego, żeby zadać mi wprost pytanie, o czym mowa w tym filmie. Miałem powiedzieć, że w sumie nie wiem, co można powiedzieć, ale że oprócz tego, co powiedziałem w tym filmie, co starałem się powiedzieć, to i tak mam jeszcze mnóstwo pytań. Tutaj zasłuchując się w wypowiedź ojca Mirosława, cały czas dudni mi po głowie, dlaczego ta Rosja cały czas pojawia się w objawieniach fatimskich, dlaczego do tej pory tak naprawdę nie została poświęcona. No, tych pytań mam bardzo dużo, ale wracając do tego, co w filmie starałem się pokazać, no przede wszystkim dużą część czasu poświęciłem na taką dokumentację, czyli starałem się zrobić pewnego rodzaju zoom, jak się robi zoom w kamerze, czyli odsunąć się w ogóle gdzieś na horyzont i postarać się objąć ten świat w 1917 roku. No i tutaj naprawdę przeszedł mnie dreszcz, kiedy przeczytałem
o tym, co się stało w 1917 roku, krótko mówiąc o jubileuszu masonerii, o tym, że masoneria po raz pierwszy nie tyle, że się objawiła, ale wręcz była z tego dumna, ze swojego dwustulecia powstania pierwszej loży masońskiej. Pierwszej loży masońskiej i że akurat w tym miejscu znalazł się święty Maksymilian Maria Kolbe. Pomyślałem sobie, że to na pewno nie mógł być przypadek, że doszło do takiego wydarzenia i zacząłem śledzić, jakby można powiedzieć, losy świata. Dużo wcześniej, jakieś dwa lata wcześniej, kilka lat wcześniej, nie pamiętam, byłem na filmie Christiada. To mnie też bardzo poruszyło, że gdzieś na końcu świata, wydawałoby się, doszło do wojny Cristeros z tak naprawdę władzami masońskimi. Dalej śledząc losy świata, no wystarczy sprawdzić sobie po prostu zwyczajnie w Wikipedii, w encyklopediach, jakie były rządy w Portugalii, w większości państw europejskich w tym czasie, jak doszło do takiego, można powiedzieć, ataku. Wybitnie antykościelny. Wybitnie antykościelny, i wtedy przypomniała mi się wizja, to już mi ojciec tutaj pomoże, papieża, kiedy była mowa o tym, że Pan Bóg oddaje na 100 lat jakby władanie nad światem szatanowi. I to mi się jakby tak skojarzyło. Krótko mówiąc, też nieprzypadkowo spotkaliśmy się z ojcem Mirosławem, bo pomyślałem sobie, że skoro 1917 rok miał tak duży wpływ na to, co się działo na świecie, potem jeszcze oczywiście rewolucja bolszewicka i całe konsekwencje, które dotykały nas bezpośrednio Polaków, no, trafiając do Niepokalanowa, też krótko mówiąc, wspominając o pewnych problemach związanych z realizacją filmu, tylko wspomnę o dość szokującym wypadku samochodowym, który, kiedy miałem jechać na Słowację do księdza Koszuta na wywiad i no po prostu w przeddzień tego wyjazdu, no cudem uniknąłem jakichś poważniejszych konsekwencji. Będąc w Niepokalanowie, po wywiadzie z ojcem Mirosławem, no po prostu poszliśmy do kaplicy i też zawierzyliśmy ten film. Jakoś później zaczęło się wszystko dużo spokojniej układać. Nie całkiem, ale dużo spokojniej. Skoro już mowa o masonerii, to pewnego razu postanowiłem zmierzyć się z tym tematem i zacząłem robić bardzo taką dogłębną dokumentację. No sporo wiedziałem, ale pomyślałem, że pójdę dalej. Spróbuję jeszcze zdobyć wiedzę, której nie posiadam, jak sądzę. Bo zresztą to jest temat taki dosyć tajemniczy. No i bardzo wnikliwie począłem tej wiedzy szukać i poświęcać temu dużo czasu. I w pewnym momencie doszedłem do rzeczy, no, które mówię zupełnie z ręką na sercu. Przeraziły mnie do tego stopnia, że nie mogłem spać w nocy. Bo w pewnym momencie okazało się absolutnie niedwuznacznie. Ja słyszałem o tym, ale nie były to wiarygodne źródła dla mnie, niepotwierdzone, że, no nie wiem, czy to można tak nazwać, ale nazwijmy to w dużym cudzysłowie pewnego rodzaju, może nie duchowość, ale pewna idea masońska jest wręcz ewidentnie związana z bardzo radykalnymi odłamami satanizmu, jakimi są telemici. Magia, satanizm, zaklęcia. No, naprawdę nie mogłem spać. Uwierzcie mi, mówię to nie jako pewną figurę tutaj retoryczną, żeby podkreślić coś, tylko naprawdę nie spałem w nocy, bo miałem tak duży niepokój, tak bardzo mną to wstrząsnęło, że po prostu nie mogłem zasnąć do bladego świtu. No ale być może to będzie jeden z wątków, które jeszcze tutaj poruszymy. Póki co zamykamy tę część nocnych świateł, bo właśnie ich półmetek mija. Dzisiaj o orędziu i tajemnicach fatimskich rozmawiamy. W studiu goście Jarosław Mańka, historyk i dziennikarz TVP Info, reżyser filmu Fatima Orędzie wciąż aktualne, Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi, który to instytut jest producentem tego filmu, oraz ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Wracamy do Państwa za chwilę. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, tuż po 23 dnia wczorajszego rozpoczęliśmy rozmowę o orędziu i tajemnicach fatimskich. W studiu goście
którymi są ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa, Stanisław Sadowski, Instytut Księdza Piotra Skargi oraz Jarosław Mańka, historyk, dziennikarz TVP Info, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne. Jarek, jeszcze do ciebie pytanie. Jak właściwie ta realizacja filmu przebiegała? Bo można by sobie to pewnie wyobrażać. Jest mnóstwo takich dosyć potocznych wyobrażeń, myśli, jak to się filmowcy, jak mają dobrze, bo po prostu biorą kamerę, coś tam nakręcą i to jest taka praca na mniej więcej tyle czasu, ile trwa film. Więc taki making of tutaj może zróbmy. Jak to wyglądało w tym przypadku? No, powiem może tylko tyle na początek, że praca nad filmem trwała niemalże okrągły rok, tak można powiedzieć. Zdjęć było bardzo dużo, niektóre były niespodziewane i wręcz nieplanowane. Na pewno bardzo dużym takim backgroundem był wywiad z panem Borellim w São Paulo. Człowiek, który naprawdę poświęcił swoje życie dla Fatimy, tak można powiedzieć. Fatimolog pierwszej wody to olbrzymi, taki kilkugodzinny dosłownie wywiad z drobnymi szczegółami. To naprawdę bardzo pomogło. Ale takim największym kopnięciem, oczywiście oprócz Fatimy, gdzie do tej pory widzę twarz krewnych pastuszków. Kiedy byliśmy w wiosce Aljustrel, chyba tak się to wymawia, panie Stanisławie, tak? Koło Fatimy. I zwiedzaliśmy mieszkania, chaty pastuszków. Na jednej z ulic była starsza pani, która miała, ja to tak nazwę, dobre zmarszczki, po prostu taką dobrą twarz, ubrana w taki strój portugalski, tak można powiedzieć. Mógłby sobie każdy pomyśleć, no po prostu wieśniaczka, która siedzi, wygląda sobie, co się dzieje na ulicy i trzyma w ręku różaniec. Więc tam zaglądnąłem ciekawskim okiem. Pani na szczęście chciała rozmawiać i na szczęście miała krewną, która znała angielski, i zapytałem właśnie o pastuszków. Okazało się, że była to siostrzenica Lucji, urodzona w 1920 roku. Wtedy po portugalsku, potem po przetłumaczeniu, to było dosłownie kilka zdań, ale bardzo cennych, mianowicie to była jej relacja z jej relacja z Cudu Słońca, z tego, co usłyszała, kiedy już była starszą dziewczyną, ale jakby od świadków, od osób, które ten Cud Słońca widzieli. Ludzie autentycznie się wtedy bali, nie wiedzieli, co będzie, kiedy zobaczyli wirujące słońce. Myśleli, że zginą, myśleli, że to będzie koniec, a okazało się, że nie. Wtedy też, nie pamiętam imienia, ale to pani się nazywała Dos Santos bodajże, powiedziała, że wtedy właśnie mnóstwo osób się nawróciło, że wtedy ta wiara w to, co mówią pastuszkowie, jakby zaczęła autentycznie żyć, bo no, musimy sobie uświadomić to, że przy wcześniejszych objawieniach, no w ogóle przy objawieniach, tą łaskę widzenia Matki Bożej Fatimskiej no, mieli tylko pastuszkowie. Przepraszam, że znowu zrobię żabi skok, ale kiedy sobie pomyślimy o 1920 roku i o cudzie nad Wisłą, ja starałem się zgłębiać wspomnienia prymasa Kakowskiego, który opisywał, iż kapelani Wojska Polskiego zbierali relacje bolszewików, którzy, cytuję, niektórzy się chowali wręcz w budzie od psa, gdzie oni właśnie mówili, że nie będą walczyć z Matką Bożą, ale co ciekawe, tą Matkę Bożą widzieli tylko bolszewicy. Polacy ich nie widzieli. To też jest kwestia wiary. Przepraszam za taką dygresję, ale tu mi się jakby tak automatycznie to skojarzyło, że właśnie ta wiara, wola, akt woli jest bardzo ważny. Niemniej ten namacalny cud był. Co więcej, prominentny dziennikarz gazety, można powiedzieć, masońskiej, Osekulu, podczas tego cudu słońca się nawrócił. To też taka ciekawostka, że w gazecie, która jakby zwalczała Kościół katolicki,
ukazało się no, jawne świadectwo, tak można powiedzieć, tego cudu. Była też rozmowa z krewnym Franciszka, gdzie zresztą kupiłem tą słynną, znaną portugalską czapę. Akurat obok prowadził taki mały sklepik. No mówił o tym samym. Mówił właśnie o tym cudzie słońca, jak on wyglądał, jak on to odebrał, kiedy opowiadał mu o tym jego ojciec, bliski krewny, brat ojca Franciszka. Nie dalej jak parę tygodni temu gośćmi Nocnych Świateł byli Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz z Agnieszką Kminikowską, przygotowujący już niebawem mające się odbyć wielkie wydarzenie, czyli Różaniec do Granic. No i podczas przygotowania i to tego wydarzenia, jak i poprzedniego, które było ich udziałem i ich inicjatywą, czyli Wielka Pokuta rok temu, mieli no, przeróżne zaskakujące przygody, które bardzo im utrudniały nieoczekiwane prace nad przygotowaniem tych wydarzeń. Ksiądz Piotr Glas, który tę modlitwę Wielkiej Pokuty prowadził pod częstochowskimi murami, no, mówił, że podczas jej pisania, przygotowania spaliły się dwa dyski, dwa komputery. Ja pamiętam kiedyś, jak pracowałem wielokrotnie nad dzienniczkiem Świętej Faustyny, nagrywałem z Dorotą Segdą, na przykład to całe nagranie, jak to się mówi, poszło w kosmos, potem jakoś cudem odzyskane i zawsze przy Bożym Miłosierdziu jakieś przedziwne przeszkody i trudności się pojawiały, takie, które wymykały się, można powiedzieć, zdrowemu rozsądkowi i oczekiwaniom, że coś takiego może się stać. A czy też miałeś jakieś takie dziwne wydarzenia podczas realizacji tego filmu? Znaczy zawsze... Fatima właśnie i temat Bożego Miłosierdzia często jest takie, no, zawiera w sobie takie ryzyko, że coś się dziwnego wydarzy, jakieś dziwna przeszkoda. Zawsze obawiam się, żeby nie wpadać w jakąś tam sensacyjność, bo to człowieka pociąga. Nie, ale o to trzeba, mi chodzi. Wiem, ale nie wiem, czy wtedy o tym rozmawiałem, ale jestem u ciebie w studio czwarty raz. Za drugim razem po prostu byłem tylko niemym świadkiem świadectwa Andrzeja Dufeka. I podczas realizacji filmu skonstatowałem, że kiedy realizowałem świadectwo Andrzeja Dufeka, świadectwo o życiu po życiu tak naprawdę, to będąc w Gdańsku, w Świętej Brygidzie, on powiedział, że to ona mnie uratowała, klęcząc wcześniej przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. To ona mnie uratowała i powiedział wtedy, że ta cała krucjata modlitewna, którą zainicjował ojciec Andrzeja Dufeka, była właśnie zastawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej. I właśnie realizując ten film, tak sobie przypomniałem, że jakoś mi to umknęło, kiedy była realizacja tego filmu, ale właśnie podczas realizacji tego filmu Siła Modlitwy doszło do takich ciekawych, w cudzysłowie, historii. Właśnie dokładnie spalenie dwóch dysków, czy dwóch komputerów, znaczy mojego komputera i komputera montażystki. O innych historiach już wręcz nie chcę mówić. Największą nagrodą jest to, że wczoraj rozmawiałem z Andrzejem i powiedział mi, że cieszy go bardzo to, iż film powoduje to, że wiele osób, trzy osoby, z którymi się niedawno zetknął, po oglądnięciu tego świadectwa po prostu się nawróciło, więc to jest największa nagroda dla reżysera. Natomiast tu, jeżeli chodzi o ten film, to do tej pory mnie ciarki, że tak powiem, przez grzbiet przechodzą, kiedy sobie pomyślę o Moskwie. Istotą w pewnym tego słowa znaczeniu objawień fatimskich no jest Rosja, czyli to zawierzenie Rosji, o które poprosiła Matka Boża, aby Rosja została zawierzona jej niepokalanemu sercu. Dlaczego to się do tej pory nie stało tak direkt, wprost, to, no to pytanie otwarte. To można sobie na ten temat no spekulować, też tak można powiedzieć, ale tak się wydarzyło, że jakoś nie mogłem otworzyć drzwi do tej Moskwy, to znaczy wszelkie kontakty, które próbowałem uruchomić, żeby nie jechać po prostu w ciemno, no jakoś cały czas zawodziły. W końcu był jakieś światełko w tunelu się pokazało i po prostu tam polecieliśmy dosłownie na kilka dni. Znaleźliśmy hotelik bardzo blisko Kremla, bardzo tani na marginesie, więc polecam, bo warto jednak zobaczyć serce Rosji, które chociażby po symbolach,
które można zobaczyć na wieżach, jest czymś dziwnym, bo oprócz czerwonych gwiazd są dwugłowe carskie orły i nieraz się tak do tej pory zastanawiam, jak Rosja potrafi to sprytnie uwypuklić i połączyć to, co w jej historii jest mocne i silne, jakby się tego nie wstydzi. Ale do rzeczy. W Moskwie spotkałem Rosjankę, która się nawróciła, która była prawosławną i ona właśnie wspomniała, że wśród tych osób nawróconych był taki zwyczaj, który jakoby miał zapoczątkować święty Maksymilian Maria Kolbe, czyli modlitwy za Rosję wokół murów Kremla. Jakby nie znalazłem jakby potwierdzenia w książkach odnośnie tego, iż tak by się to miało wydarzyć, ale ten mit jakby wśród Rosjan jest, że właśnie Maksymilian Maria Kolbe miał się wokół Kremla, wokół murów Kremla modlić na różańcu o nawrócenie Rosji. One natomiast razem z figurą Matki Bożej Fatimskiej co jakiś czas wybierały się z różańcem, no i wtedy zainicjowałem, że być może w takim razie jutro się wybierzmy, jeżeli jest taka możliwość, no i tak też zrobiliśmy. I pierwszy raz postanowiłem włączyć telewizor w tym hotelu, żeby zobaczyć rosyjskie wiadomości i naprawdę no, przeszedł mnie dreszcz strachu, bo nagle zobaczyłem na monitorze telewizora olbrzymiego Bahometa. I zgłupiałem po prostu. Zrobiłem, Paweł, dokładnie takie duże oczy jak ty, albo jeszcze większe w tym momencie. Okazało się, że był to reportaż o tym, jaka Ameryka jest zła i uwypuklone było to, aby widzowie w Rosji mogli zobaczyć, że właśnie w Ameryce otwarty został, czy też zarejestrowany oficjalnie kościół szatana. No, jest to do sprawdzenia i rzeczywiście takie szaleństwo w Ameryce istnieje. No, ale to dopiero po momencie jakby zdążyłem nabrać oddechu, że niemniej samo to, kiedy nagle się obraz, kiedy włączasz telewizor olbrzymiego, siedzącego szatana, no zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Po odetchnięciu i po modlitwie poszedłem na spotkanie z paniami, które właśnie miały przyjechać z figurą i mieliśmy się przejść wokół murów Kremla z modlitwą i z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Co się okazało, kiedy przyjechaliśmy, panie, dziewczyny, lekko wpadły w panikę, okazało się, że Kreml jest zamknięty. Jakoś spokojnie powiedziałem, hola, spokojnie, to nie musimy po prostu dokładnie być na terenie Kremla. No, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, po prostu zainicjujmy modlitwę, zainicjujmy tą pielgrzymkę wokół Kremla. No i panie się uspokoiły, wyjęły z olbrzymiej torby figurę Matki Bożej Fatimskiej, wzięły do rąk różańce, no i tak zaczęliśmy zmierzać jakby w stronę Kremla pod takie podziemne przejście. I kiedy właśnie zbliżaliśmy się do tego podziemnego przejścia, usłyszeliśmy tupot żołnierskich butów, ale taki no, przerażający. Znowu mnie zdjął strach, co się dzieje. Okazało się, że nie tylko mnie. Ten strach przeszył. W tym momencie z tego podziemnego przejścia po prostu rosyjscy żołnierze miarowo tupiąc wstąpili jakby na scenę i ten, powiem, strach dalej jakoś mnie tam trzymał, przeszedł, no mimo wszystko jestem na rosyjskiej ziemi, takiej niepewnej, nieprzewidywalnej. Co się okazało, to akurat była jakaś wizyta prominentnego polityka, bodajże z Wenezueli. I akurat w tym momencie podwoje Kremla się otworzyły, mówiąc dokładniej. Wizyta się zakończyła. Panie się rozpromieniły, że jednak mamy błogosławieństwo. I wtedy po prostu już odbyliśmy tą podróż dosłownie wokół Kremla. Co ciekawe, od czasu do czasu ktoś się oglądał, ale nie było jakiegoś niesamowitego poruszenia, widząc kilka kobiet, które modlą się na różańcu. Zauważyłem, że w
że ta figura jest przybrana w kwiatek, w malutki kwiatek, i jedna z tych pań powiedziała, że to jest właśnie, bodajże, już nie pamiętam nazwy tego kwiata, ale chyba margaretka, która rośnie wokół Kremla, i że to też tak jakby chciały tym bardziej uwypuklić, iż leży im na sercu nawrócenie Rosji. Ale dlaczego leży im na sercu nawrócenie Rosji? No dlatego, że po prostu kochają Rosję, kochają swój kraj i w tym widzą dla swojego kraju ratunek. Dzisiaj o orędziu i tajemnicach fatimskich rozmawiamy. Reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne, Jarosław Mańka, dziennikarz, historyk, jest gościem programu, a także Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi oraz ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Wracamy do Państwa za moment. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Orędzie i tajemnice fatimskie, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin, Jarosław Mańka, dziennikarz i historyk, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne, oraz Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi, to goście dzisiejszego programu. Proszę ojca, jak to było z tym cudem słońca? Jak to rozumieć? Co to było za wydarzenie? Nie wiem, nie byłem, ale wierzę, że był. Po pierwsze, wszyscy zgromadzili się, było około 70 tysięcy osób, czekając na cud, który był zapowiedziany przez Matkę Bożą już kilka miesięcy wcześniej, że w październiku, w ostatnim objawieniu, okaże cud. Wszyscy myśleli, jaki to będzie cud. Towarzyszył temu ogromny deszcz, ulewa praktycznie, także wszyscy byli rozczarowani. I w pewnym momencie Łucja mówi: co się tchnęło, zobaczcie na słońce. Wszyscy zaczęli patrzeć na słońce i wtedy odbył się ten cud, wirujące słońce. I ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, na czym polega. Z tych relacji było tak, że oni jakby mieli wrażenie, że to słońce pada na ziemię, że to słońce tańczy. Także to na pewno trwało dłuższy czas. Jak patrzymy na zdjęcia z tamtego czasu, to widać, że wszystkie oczy są zwrócone w tym jednym kierunku. Ciekawa rzecz, że momentalnie wszyscy wyschli. Tak jakby w ogóle nie było tej ulewy, tak? Nie jestem w stanie wytłumaczyć. No, Pan Bóg może różne cuda uczynić, jeśli to jest potrzebne dla naszej wiary. I myślę, że to było potrzebne dla tych ludzi, żeby to było takie potwierdzenie, że jednak to, co Matka Boża tutaj mówi, co przekazują dzieci, jest prawdą, żeby to wziąć sobie do serca, nie? Tu już mówiliśmy o tym, że bardzo dużo osób się wtedy nawróciło. Nie wiem, czy wszyscy. Oczywiście człowiek jest zawsze wolny i ktoś może powiedzieć, a tam przywidziało mi się, tak? Natomiast no, tutaj już mówiliśmy o nawróconych, nawet takich bardzo zdecydowanych przeciwnikach Kościoła, którzy chcieli walczyć z Kościołem, a jednak pod wpływem tego, co doświadczyli wtedy 13 października, zmienili swój pogląd i nawrócili się praktycznie o 180 stopni. Wspominaliśmy tutaj już o tym wydarzeniu, które nosi nazwę Różaniec do granic, w najbliższe święto, wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 7 października. To wydarzenie będzie miało miejsce. Polska zostanie otoczona modlitwą różańcową wzdłuż granic, 3511 kilometrów. No, organizatorzy spodziewają się przynajmniej miliona ludzi modlących się wokół naszych granic kraju za dobro Polski i świata, wołając do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej. Panie Stanisławie, pan mówił o tym, że Instytut Księdza Piotra Skargi organizuje te modlitwy do zastawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, publiczną modlitwę różańcową. Czy w tę akcję, w to wydarzenie Różaniec do granic też się wpisujecie? Tak, to jest bardzo, bardzo dobre. Promujemy je. Promujemy je na naszych stronach, więc w tym sensie myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, bo ona właśnie w tym sensie, o tym mówi chociażby święty Ludwik de Montfort, że w czasach tragedii, w czasach wielkich kataklizmów, modlitwa publiczna potrafi wyjednać u Pana Boga wielkie łaski. Ponieważ tak chociażby było podczas cudu nad Wisłą, kiedy cała Warszawa się modliła, i to może nazwać się taką modlitwą publiczną, kiedy, bo wtedy to jest Pan Bóg, wtedy daje to takie potwierdzenie, że jakiś cud, jakieś wydarzenie bierze ogromna ilość ludzi, ogromna ilość osób, i wtedy bardzo łatwo widać namacalnie, że często te wydarzenie, jakiś cud,
ma je za sprawą modlitwy. I dla mnie to jest bardzo, jestem bardzo entuzjastyczny do tego. Entuzjastyczny widząc no, zaangażowanie episkopatu, zaangażowanie świeckich w taką inicjatywę jak Różaniec do granic. To jest bardzo, bardzo ciekawe. To już niedługo, przypominamy 7 października, sobota, wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w rocznicę bitwy pod Lepanto, wielkiego zwycięstwa różańcowego. Jednego z wielu, bo przecież mamy też rewolucję różańcową pokojową na Filipinach z lat, ostatnich lat ubiegłego wieku, kiedy to parę milionów ludzi modliło się na Różańcu i powstrzymało pucz. W żołnierze wychodzili z czołgów i modlili się razem z tymi, którzy chcieli pokoju, chcieli pokojowych rozwiązań sytuacji na Filipinach. Proszę ojca, dlaczego różaniec jest taki ważny? Dlaczego różaniec, taka wydawałaby się modlitwa no, powtarzalna, taka, która nie jest modlitwą kontemplacyjną, jest pewną formą powtarzanych zdań, tych samych, jest taka ważna, taka istotna. Dlaczego Matka Boża zachęca do akurat takiej modlitwy? Modlitwa różańcowa nie jest tylko modlitwą ustną, ale też jest modlitwą myślną. Istotą modlitwy różańcowej są tajemnice, które rozważamy w czasie różańca. Mamy obecnie, rozważamy 20 tajemnic z życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej. I powiem takie własne doświadczenie, które mi też dużo pomaga na czym zrozumieć, czym jest modlitwa różańcowa. Kiedyś chodziłem w Niepokalanowie po kółku. Mamy taki spacerniak sobie wewnętrzny, żeby sobie troszeczkę odpocząć. Potrzebujemy też takiego wyjścia. Piękna Aleja Lipowa. I odmawiałem wtedy różaniec i zacząłem się zastanawiać, dlaczego różaniec właśnie nie jest tylko i wyłącznie modlitwą ustną, ale to też to jest właśnie to rozważanie tajemnic życia Pana Jezusa. I wtedy w sercu swoim taki jakby poczułem, nie wiem, słowa, głos, nie wiem jak to określić, że ty się zajmij mną, a ja się zajmę tobą. Że tak naprawdę modlitwa różańcowa to jest to, żebyśmy oderwali się od swoich problemów, zaczęli myśleć o Bogu, o Jego miłości, o Jego dobroci, o Jego wszechmocy, ale też o Jego pokorze, o Jego zależności, że będąc Bogiem stał się człowiekiem, żebyśmy po prostu zaczęli myśleć o Bogu. I Maryja nas uczy przez różaniec zmieniać naszą mentalność, bo my często myślimy tylko i wyłącznie o sobie. Jesteśmy egoistami z natury rzeczy, natomiast Maryja wprowadza nas w świat Boga, Boga żywego, w relacje z nią. Mówi, że prowadzi nas do Boga, nie prowadzi nas do siebie. To jest tak jak soczewka, która nie skupia uwagi na sobie, tylko skupia na tym przedmiocie, który chce ukazać. I Maryja zawsze ukazuje nam Boga, który jest w centrum jej życia. Wydaje się, że to jest modlitwa monotonna, tak? Ale to nie jest prawda. Myślę, że trzeba tą modlitwę od nowa odkrywać. I kolejne doświadczenie to jest z lat, kiedy pracowałem w Rosji. To były lata 94-2000. W 1995 roku byłem uczestnikiem pielgrzymki seminarium z Moskwy wtedy i studentów kolegium katolickiego do Rzymu i do Lourdes. I była z nami jedna prawosławna kobieta, mniej więcej w wieku 40 lat, matka, żona, obrończynie życia, była prezesem Fundacji Obrony Życia, pani Tacjana. Pani Tacjana na końcu powiedziała świadectwo. Powiedziała, bardzo na początku tej pielgrzymki denerwowało mnie, że wy katolicy to ciągle odmawiacie to raduj się Maria, raduj się Maria, raduj się Maria, czyli zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, tak jakbyście w ogóle nie znali żadnych innych modlitw. Natomiast po tych 2 tygodniach wspólnej wędrówki, pielgrzymowania, naprawdę tego różańca było dużo, bo był z nami taki ksiądz, rektor Don Bernardo Antonini, Włoch, fanatyczny wyznawca różańca. On zawsze wchodził, brał różaniec do góry i mówił, odmówmy różaniec. I pani Tacjana mówi, po tych 2 tygodniach ja widzę taką wielką zmianę w swoim sercu, bo wcześniej w moim sercu były tylko ciemne myśli o moją rodzinę, o moje dzieci, o mojego męża, o jego biznes, o przyszłość Rosji i tak dalej. Teraz w moim sercu jest jedno.
raduj się Maryja. Czyli wchodząc w tą modlitwę, Bóg zabiera nam wszelkie niepokoje. Sprawia, że w naszym sercu rodzi się nadzieja i wiara. I to jest właśnie tak, tak ważna modlitwa, modlitwa różańcowa. Krótko mówiąc, my zaczynamy, odmawiając różaniec, zaczynamy oddychać powietrzem Matki Bożej. Tak jakbyśmy byli z nią połączeni, no nie wiem, na zasadzie jak dziecko z matką w łonie, czyli pępowiną, że wszystko bierzemy od matki. Czyli w nas pojawia się to Boże życie i to jest niesamowicie ważne właśnie, żebyśmy tej modlitwy się uczyli. Oczywiście są różne sposoby odmawiania różańca. Niektórzy preferują, żeby to było spokojne, z jakimś czytaniem, z rozważaniami, niektórzy w ciszy, niektórzy głośno, niektórzy wspólnie. Jest tysiące sposobów. Natomiast co jest najważniejsze? Żeby się nauczyć odmawiać różaniec, to trzeba go odmawiać. Nie nauczysz się pływać, jeśli nie wejdziesz do wody. Nie? Jeśli ktoś mówi, że nie umie odmawiać, nie będę odmawiał różańca, bo go nie umie, to zacznij go odmawiać, to się nauczysz. Prosty sposób. Jarek, jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać, związaną z realizacją filmu, bo skoro dzisiaj mówimy o orędziu, to co o nim mówią te osoby, które wypowiadają się do twojej kamery? Jeżeli chodzi, oj, to jest z jednej strony bardzo krótka odpowiedź, a z drugiej strony bardzo szeroka. No, bardzo krótka, czyli Matka Boża nie mówi nic nowego, tylko mówi to, co w każdym innym orędziu, czyli po prostu modlitwa, pokuta. I tu też moja taka myśl, że tak naprawdę, żeby uratować świat, no to nie potrzeba aż tak wiele, tylko po prostu spełnić te warunki Matki Bożej. Tylko i aż. No właśnie, gdyby to było takie proste, to Matka Boża nie musiałaby się objawiać i przypominać o tym. Tak, no ale widocznie ktoś cały czas przeszkadza, ale też my sami sobie przeszkadzamy, jakby nie pamiętając. Otóż to. Nie pamiętając o tym. Tutaj tak to słowo, przepraszam, nie słowo, tylko ten temat związany z zawierzeniem Rosji, ja go do końca nie rozumiem, powiem szczerze. W filmie tym motywem przewodnim, no jakby nie było, jest Rosja, ale dlaczego do tej pory Rosja nie została zawierzona, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj dużym takim bardzo wzruszającym momentem dla mnie. W filmie tego akurat wątku nie ma, ponieważ no, film musiałby trwać naprawdę dużo więcej, ale pamiętam rozmowę z ojcem Leo Masburgerem, który był razem z biskupem Chmielicą w Moskwie, na Kremlu. I no, tam dokonali takiego swoistego zawierzenia. I kiedy już to można by powiedzieć, to było też takie świadectwo, że byli oni, powiedział to wprost ojciec, ksiądz Leo Masburger, że byli na zaproszenie Matki Bożej w Moskwie, akurat w tym czasie, akurat na dzień przed zawierzeniem, którego dokonał święty Jan Paweł II na placu świętego Piotra w 1984 roku, to było bodajże 25 marca, oni dzień wcześniej dokonali tego zawierzenia, przeczytali akt zawierzenia i odprawili mszę na Kremlu. To w ogóle było coś niebywałego. Kiedy chcieli zapłacić za hotel, okazało się, że nie ma ich po prostu w tym hotelu. Byli 8 dni i nie zapłacili za hotel. Ksiądz Leo Masburger powiedział, no pierwszy raz nie zapłaciłem za hotel, ale po prostu nikt od nas nie chciał tych pieniędzy. Kiedy przechodzili przez odprawę paszportową, nikt nie wbił im pieczątki z młotem i sierpem. No po prostu tak jakby byli niewidzialni. To było coś niebywałego i akurat było takie połączenie z Moskwy do Rzymu, gdzie odebrał ich ksiądz Sebastian Koszut, na którego na szczęście trafiłem, który też mi to opowiadał, jak to wyglądało. Przybyli na plac świętego Piotra właśnie w tym momencie, kiedy było odczytywane zawierzenie przez świętego Jana Pawła II i mieli ze sobą jabłka z targu z Kremla. To jabłko już w krużgankach dał biskup Chmielica, świętej pamięci już świętemu Janowi Pawłowi II, który miał łzy w oczach, był bardzo wzruszony. Dla niego to był znak, że to, co robi, czyli to zawierzenie, no jest czymś dobrym. Wtedy też warto sobie
spoglądnąć. Starałem się w filmie, aby było właśnie to tło historyczne, żeby właśnie pokazać, jak bardzo Orędzie Fatimskie bezpośrednio wpływa na rzeczywiste czasy, które się dzieją. Kilka miesięcy po tym zawierzeniu doszło do wielkiego wybuchu w bazie w Siewieromorsku, gdzie Związek Radziecki wtedy stracił kilkadziesiąt procent, większość swojego arsenału nuklearnego. To oczywiście była wielka tajemnica, ale jednak działo się to kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Norwegią i to zostało odnotowane. Czyli jakby Matka Boża opatrzność jakby momentalnie odpowiedziała na to zawierzenie, chociaż nie było to zawierzenie pełne, chociaż to słowo Rosja wtedy nie padło. No i tu jeszcze na koniec też taka ważna rzecz. Święty Jan Paweł II modlił się, miał w swoich apartamentach nie tylko figurę Matki Bożej Fatimskiej, ale też kopię ikony Matki Bożej Kazańskiej, która to ikona została przekazana Rosjanom w Rosji w 2004 roku i no wtedy Kościół prawosławny jakoś odebrał to jako szczery akt, aby doszło do polepszenia stosunków chociażby. Można o tym przeczytać w fatimskie proroctwo o Rosji w książce. I to mi się teraz też przypomina, kiedy właśnie jesteśmy na tym Kremlu. Jesteśmy na tym Kremlu z Rosjan, z paniami, z Rosjankami, które modlą się na różańcu i towarzyszy nam figura Matki Bożej Fatimskiej, kiedy wspominają Rosjanie to, tym żyją, że nawet w tym momencie, w 1941 roku, Stalin jakoś przypomina sobie, że kiedyś był w seminarium i dochodzi do dość zaskakującego wydarzenia, a mianowicie Stalin rozkazuje, aby pilot z ikoną Matki Bożej, chyba też kazańskiej, obleciał Moskwę, wokół Moskwy i Niemcy dalej jakby... Tak, to zaskakujące było. Dlaczego Niemcy się zatrzymali przed Moskwą, kiedy wydawało się, że nic nie wytrąci z uderzenia, z Blitzkriegu, kiedy rozbijali sowiecką armię w proch i pył, biorąc do niewoli całe tysiące, dziesiątki, czy nawet setki tysięcy żołnierzy z armii. To była zaskakująca taktyka, by nie powiedzieć strategia, zupełnie niespodziewana, no ale dzięki temu Sowieci mieli czas na przygotowanie obrony Moskwy. Tak, dziwna historia, ale też biorąc pod uwagę to, co mówiłeś o tym braku pieczątki w paszporcie, czy nie, braku potrzeby zapłacenia za hotel, no to w kraju, gdzie jest tak sformalizowany urzędniczy sznyt, jak w Rosji, no to gdzie, jak to się mówi, bumaga rządzi. To jest naprawdę zaskakujące. To można uznać za swego rodzaju cud. Ale jeżeli mam jeszcze sekundę, to jeszcze chciałem świadectwie powiedzieć, bo wspominaliśmy tutaj też o protestantach, prawda? Udało mi się spotkać w Moskwie osobę dość niezwykłą, bo był to ksiądz Erich Maria Fink, który akurat wtedy przyjechał dosłownie na kilka dni do Moskwy i kiedy wspomniałem, że realizujemy film o Fatimie, no aż oczy mu się zabłyszczały dosłownie. I potem, kiedy już po przetłumaczeniu ja zobaczyłem, co on mi odpowiedział, bo poprosiłem, aby wywiad był w języku niemieckim, no też tak silne świadectwo człowieka, który od małego usłyszał, że tylko Matka Boża Fatimska może uratować mu rodzinę. Chodziło o to, że jego ojciec jako więzień łagrów, żołnierz Wehrmachtu, no wrócił jako jeden z nielicznych w 50-tych latach do południowej Bawarii. Jego związek małżeński z dużo, dużo młodszą kobietą, z matką Ericha Maria Finka, no, nie był dość szczęśliwy, tak to możemy powiedzieć, albo inaczej, miał bardzo wiele kłopotów i on razem ze swoim rodzeństwem zaczął się modlić o to, żeby jego rodzina przetrwała jako kilkuletni chłopak. I już wtedy, to jest też znamienny, myślał o tym, żeby zostać kapłanem, mając dosłownie tam, będąc podstawówce. Co więcej,
w cudzysłowie ubzdurał sobie, że musi być kapłanem w Rosji, że chce być kapłanem w Rosji. I po wielu, wielu różnych wydarzeniach został tym kapłanem w Rosji, gdzieś na odległej Syberii, gdzie podczas po jednej z modlitw jedna z babuszek powiedziała mu, że ma takie odczucie, czy też przesłanie, że tutaj powstanie kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. On się wtedy tylko uśmiechnął, bo wspólnota bardzo mała, biedna i skąd tu kościół? No i kiedy przejechał w swoje strony na wakacje, okazało się, że jakaś starsza pani od dłuższego czasu go poszukiwała. Okazało się, że napisała w testamencie, iż cały swój majątek przekazuje na budowę kościoła, ale tylko pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. I ten kościół powstał. Ta rozmowa z ksiądzem Erichem była dość niezwykła, bo on też powiedział mi coś takiego, że ja jestem z tego narodu, w którym w którym urodził się Luter. I trzeba sobie uświadomić, że opatrzność bardzo boleje nad tym, że są chrześcijanie, którzy jakby nie uznają boskości Matki Bożej, a powinni ją uznawać, ponieważ Bóg tak chce po prostu. Tutaj postawmy kropkę. Za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o orędziu i tajemnicach fatimskich. Goście w studiu: ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin Stanisław Sadowski, Instytut Księdza Piotra Skargi, Jarosław Mańka, dziennikarz, historyk, reżyser filmu Orędzie Fatima, orędzie wciąż aktualne. Za chwilę wracamy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła. Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Rozmawiamy o orędziu i tajemnicach fatimskich. I goście państwa i moi to ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin, Jarosław Mańka, dziennikarz, historyk, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne, i Stanisław Sadowski, Instytut Księdza Piotra Skargi. Proszę ojca, parę razy tutaj słowo pokuta padło w czasie naszej rozmowy. Jak właściwie rozumieć to, szczególnie w kontekście orędzi fatimskich, bo właściwie kiedy rozmawiamy o pokucie, to od razu wielokrotnie spotykam się z takim rozumieniem tego, takie samobiczowanie, włosienica, jakieś takie czyny głębokiego umartwienia. Czy to właściwie o to chodzi, czy można to rozumieć jakoś inaczej? Może jest bardziej właściwe, bo już dzisiejsze czasy to nie są chyba procesje pokutników samobiczujących się, chociaż może tak być powinno, jak ojciec uważa. Na pewno nie pokuta sama dla pokuty, żeby uprawiać jakiś typu sport ekstremalny, typu pod nazwą pokuta, dla jakiejś samodoskonałości. Myślę, że tutaj jest pokuta jako aspekt wynagrodzenia za zło, które jest w świecie. I jak to zrobić? Można coś takiego wynagrodzić? Myślę, że do końca pewno nie, ale tutaj mamy wskazówki w postaci 5 sobót, które Matka Boża wzywa każdego chrześcijanina i daje też obietnicę. I tam nie chodzi nawet o to, że mamy jakieś niesamowite rzeczy popełnić. Mamy po prostu zacząć żyć życiem sakramentalnym. Spowiedź w pierwszą sobotę wynagradzająca za grzechy popełnione Niepokalanemu Sercu Maryi, Komunia Święta wynagradzająca, Różaniec Święty wynagradzający i 15 minut trwania z Maryją w rozważaniach tajemnic różańcowych. To nie jest dużo. A Maryja co mówi? Szczególnie wobec wieczności. A Maryja co mówi? Kto będzie przez 5 pierwszych sobot towarzyszyć mi w tych praktykach? Do tego przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. Proszę sobie pomyśleć. Nawet jakbyś był największym grzesznikiem, uczynił bardzo dużo zła, jeśli wejdziesz na tą drogę, którą Matka Boża proponuje, tak? Czy to jest poza naszym zasięgiem? Praktycznie nie. Wystarczy troszeczkę dobrej woli i wiary, zaufania w to prowadzenie Matki Bożej, tak? Zacząć życie z Panem Bogiem poprzez oczyszczanie się przez spowiedź świętą, poprzez przyjmowanie Eucharystii, zjednoczenie z Jezusem, poprzez modlitwę, tak? Modlitwę tą ryżańcą, ale też poprzez przyjęcie postawy Matki Bożej, bo
takimi tekstami najbardziej charakterystycznymi, pokazującymi postawę Matki Bożej, to są dwa teksty z Ewangelii Świętego Łukasza, że Maryja rozważała wszystkie te sprawy w sercu swoim. Wszystko, co się odnosiło do Jezusa, czyli Maryja uczy nas, można powiedzieć, kontemplacji Boga. Uczy nas, prowadzi nas do Boga. Pokuta sama w sobie jest lekarstwem. I kiedy patrzymy na naukę Kościoła, mamy 5 warunków dobrej spowiedzi. Jaki jest ostatni? Wynagrodzenie tego zła, które popełniliśmy, i wypełnienie pokuty. Tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie wynagrodzić to zło, które popełniliśmy. Jeśli, nie wiem, ktoś kogoś zabił, nie jest w stanie mu wrócić życia, tak? Ale może za tego człowieka, nie wiem, ofiarować jakieś akty pokuty, tak? Może w jakiś inny sposób próbować wynagrodzić. My chcielibyśmy, żeby nam grzechy były darowane, ale czy my próbujemy naprawić zło, które popełniliśmy? To jest niesamowicie ważne w tych trudnych czasach, żebyśmy próbowali naprawić zło, które popełniliśmy. I Maryja o tym mówi. To jest z czystej sprawiedliwości. Zrobiłeś komuś zło, idź to napraw. Tak jak potrafisz, jeśli to jest możliwe, tak? Także pokuta jest aktem miłości, a nie jest aktem jakiejś desperacji, jakiejś samobiczowania. To jest po prostu, mam świadomość tego, że zrobiłem zło i chcę to zło naprawić. Nie mogę w inny sposób, podejmuję, nie wiem, post, podejmuję pielgrzymkę nocną, podejmuję modlitwę, podejmuję, nie wiem, dobre uczynki, pracę w jakichś organizacjach. Po prostu chcę to zło naprawić. Panie Stanisławie, to jeszcze parę słów powiedzmy o tym, jakże ważnym aspekcie orędzia fatimskiego, jakim są tajemnice fatimskie. O pierwszej z nich już tutaj ojciec Mirosław mówił, co nieco, była to wizja piekła, ale są jeszcze pozostałe dwie. Tak. No w szczególności... No, ta trzecia budzi duże emocje, bo przez długie dziesiątki lat nie była ujawniana. Ale zacznijmy od drugiej. Ja bym wolał od trzeciej, nie od ostatniej. No dobrze, to proszę bardzo. No, w szczególności ta wizja, kiedy ona przestała, ta trzecia tajemnica, wokół której było bardzo wiele wyczekiwana była. No, ona pokazuje, jej przesłaniem jest takie, że Kościół będzie kościołem męczenników. Ona zapowiada prześladowanie Kościoła, prześladowanie i papieża i też wszystkich ludzi Kościoła, kardynałów, biskupów, księży. Kiedy to mamy właśnie wizję, kiedy to aniołowie stoją na wzgórzu i idą kardynałowie, biskupi. Jak to mówi siostra Łucja też, ludzie, którzy osoba, która wyglądała jak papież, biskup ubrany w bieli, idą na wzgórze i oddają swoje życie, są zabijani przez żołnierzy. No i to jest zapowiedź ogromnego cierpienia Kościoła. Ogromnego cierpienia. No, jeżeli nie zostaną wypełnione słowa Matki Bożej, czyli prośba o poświęcenie Rosji, w łączności ze wszystkimi biskupami świata, jej niepokalanemu sercu. No to jest... Matka Boża mówi właśnie, że Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat. Błędy Rosji. No, czym są błędy Rosji? No, bo można, to nie jest tylko totalitaryzm, ale no, trzeba powiedzieć, że na początku lat 20. Rosja praktycznie już miała za sobą całą rewolucję seksualną. To, co my byliśmy zszokowani tym, i to jest szokujące, co się działo na Sorbonie w 68 roku i później rozprzestrzeniło całą tą rewolucję seksualną. To w Rosji już było 50 lat wcześniej, kiedy to już zalegalizowano związki homoseksualne, zalegalizowano homoseksualizm, prowadzono możliwość bardzo łatwego rozwodu. Wystarczyło napisać list rozwodowy do urzędu i legalizacja aborcji. Po prostu można było dokonać aborcji na życzenie. No ja też trzeba zauważyć, że chociażby to jest ogromne, to jest pokazanie, że ogromnej degradacji, dekadencji moralnej, co błędy Rosji. Jeżeli nie zostanie, no i widzimy, było już wiele, było tych prób poświęcenia Rosji, ale no widzimy, że Rosja się nie nawróciła.
nawrócenie Rosji, bo Maryja mówiła, że w końcu Rosja nawróci się i niepokalane serce zatriumfuje. A jeżeli Rosja wciąż, co możemy rozumieć przez słowo nawrócenie Rosji, czyli nawrócenie na wiarę katolicką. Święty Maksymilian, słyszałem, że on miał wizję, który widział właśnie, że na Kremlu widział figury Matki Bożej. To symbolizuje nawrócenie Rosji, ponieważ dlaczego? Ponieważ na zachodzie Europy bardzo są czczeni święci i Maryja przez figury. Na wschodzie to bardziej rozprzestrzenił się ten kult ikon. I to pokazuje właśnie, że nawrócenie to symbolizuje nawrócenie na katolicyzm Rosji, które się jeszcze nie dokonało niestety. I jeżeli o tym mówił chociażby Antonio Borelli, bardzo znany fatimolog, jeżeli nie zostaną wypełnione słowa Matki Bożej, świat się nie nawróci, to będzie Kościół będzie musiał wiele wycierpieć, w tym papież. No i potem, kiedy po tej tragedii nastanie, Maryja mówi, moje niepokalane serce zatriumfuje. Co to znaczy serce? No, serce w języku biblijnym oznacza wolę Matki Bożej. Czyli wola Matki Bożej zatriumfuje. O tym pięknie pisał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, wielki apostoł Fatimy. W XVII wieku on o tym pisał. O Królestwie Maryi. O tym, że nadejdą czasy, kiedy wola Maryi będzie królowała, kiedy nastaną czasy ogromnego kultu dla Maryi. Co to może oznaczać? Jakby to przybliżyć, te słowa, które wypowiedział pan Stanisław, i głębszy sens? To pytanie kieruję do ojca Mirosława. Czasy Matki Bożej, tak? Tak. Myślę, że czasy Matki Bożej to jest to właśnie wypełnienie tych orędzi, bo to, co Maryja mówi w Fatimie, to jest właśnie wejście na jej drogę maryjną. Czyli to jest na drogę raz poświęcenia jej niepokalanemu sercu, siebie, świata, Rosji, całego. I to jest ciekawe. Dla mnie jest ciekawe właśnie, dlaczego Matka Boża mówi o poświęceniu Rosji. Dlatego, że tak naprawdę papież nie miał w sensie prawnym władzy nad Rosją, bo Rosja, tam Kościół prawosławny i w ogóle ateistyczna wtedy, tak? Ale pokazuje, to jest taki sygnał dla nas, że mamy oddawać Matce Bożej też te rzeczywistości, które w jakiś sposób do niej nie należą, czyli tam, gdzie zły duch dostał miejsce. I dlaczego? Dlatego, że ona jest niepokalana i ona sobie poradzi z tym. To jest niesamowicie ważne, żebyśmy zawierzali czy różne instytucje, różne osoby, które wiemy, że może nie są koniecznie blisko Pana Boga, i zobaczymy efekty tych naszych zawierzeń. Zobaczymy, że Matka Boża naprawdę dotrze do ich serc. Ja też wierzę głęboko, że to nawrócenie Rosji się dokonuje. Pracowałem 6 lat w Rosji. Widzę w ciągu tych kilku lat, ostatni raz byłem w 12 roku, duże zmiany. Ostatnio też mnie poruszyło, że jeden z kapłanów, który od początku tam pracuje w obwodzie kaliningradzkim, który tworzy teraz sanktuarium świętej Matki Bożej Fatimskiej, był w delegacji, który zawoził figurę Matki Bożej do siostry Łucji. I siostra Łucja wtedy mówi wyraźnie, że pamiętajcie, że nawrócenie Rosji to nie jest nawrócenie na katolicyzm. Że chodzi o to, żeby się ona odwróciła od grzechu, od bezbożnictwa, od tych błędów, które rozsiewa, nie? Że pracowałem tam kilka lat i nigdy nie staraliśmy się nawracać prawosławnych, ponieważ no, dla nas to jest bratni Kościół, który ma takie same podstawy teologiczne, taka sama wiara. Dzieli nas chyba dwa dogmaty, które przyjęliśmy po rozdziale, i brak jedności z papieżem, tak? Ale tak naprawdę Kościół prawosławny ma te same wierzy, tak samo jak Kościół katolicki. Oczywiście troszeczkę mają inne obrzędy. I też są podzielone głosy co do poświęcenia Rosji, ponieważ znowu siostra Łucja po tym poświęceniu świata przez Jana Pawła II w 1984 roku, 25 marca, powiedziała, że niebo to poświęcenie przyjęło.
Oczywiście my stawiamy pytanie, jeśli przyjęło, to dlaczego jeszcze ta Rosja znowu coś tam próbuje robić, takie czy inne rzeczy. Ja myślę, że tu przychodzą nowe pokolenia i potrzeba ponawiać ten akt poświęcenia, oddawać ten kraj, tych ludzi, tą rzeczywistość Matce Bożej. Kraj Rosji jako taki, on był zawsze bardzo maryjny, nie? I to, że tam zniszczono te cerkwie, ja widziałem te cerkwie zniszczone. W samym Petersburgu było 800 cerkwi. Zostało po rewolucji, nie wiem, może 10, może 20. Wszystko zostało zniszczone, nie? Ale widzę z perspektywy czasu, że mimo wszystko ta wiara jakoś się odradza. I ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że też, że to, co się patrzymy od strony tej politycznej, tych jakichś niepokojów, mam taką codzienną modlitwę. I w tej modlitwie jest to taki modlitwa, jakbym powiedzieć, małego egzorcyzmu. Też wymieniam wszystkich, którzy sieją niepokój w świecie. Myślę też o tych, którzy są za naszą wschodnią granicą. Że oddaję to wszystko Panu Jezusowi. Niech Pan Jezus ma nad tym władzę. Jarek, premierę filmu mamy już za sobą. Jak film będzie dystrybuowany? To może pytanie do Pana Stanisława. Jak można, szybciutko. Ja tutaj dziękuję w ogóle dla ojca. Faktycznie to nie chodzi o poświęcenie. Rosja nie ma się nawrócić na katolicyzm, ale ma powrócić do kościoła, w tym sensie, że prawosławie. To jest bardzo, bardzo dobrze to ojciec powiedział. No, dystrybucja. Najlepiej to zadać to pytanie do pana Piotra Dery, którego z nami nie ma, ale... No ma ruszyć po prostu, chyba jeszcze nie zostały wytłoczone płyty, ale ma ruszyć po prostu taka szeroka promocja tego filmu, jak to już wielokrotnie robiliśmy z innymi filmami, czy też z innymi publikacjami. No i myślę, że to będzie na pewno kilkaset tysięcy płyt. No mam taką nadzieję szeroko, że to będzie po prostu rozprowadzone bardzo szeroko do każdego po prostu. Kto zechce, kto poprosi o ten film, tak jak robimy z naszymi publikacjami. Tak jak, że każdy może zamówić te publikacje i one są za wdowi w grosz tak naprawdę można. To nie trzeba tutaj nic prosić, tylko, bo tu chodzi ogólnie o rozprowadzanie tego, rozprowadzanie myśli, myśli o Fatimie, prawdy o Fatimie. Proszę ojca, umknęła nam jeszcze druga tajemnica fatimska. No druga to jest nabożeństwo pierwszych sobot, to jest nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi i może takie małe wyjaśnienie, bo my mówimy tutaj niepokalane serce Maryi, tak jakby, co to jest w ogóle to serce Maryi? Słyszałem taką teologiczną teorię, że Bóg stwarzając świat stworzył trzy światy. Świat rzeczy widzialnych, w którym my żyjemy, świat bytów duchowych, który na razie nie widzimy, ale jakoś doświadczamy, aniołowie, nie wiem, święci. I stworzył trzeci świat dla siebie. I to jest niepokalane serce Maryi. Bo co Pismo Święte mówi? Bóg jest miłością, a miłość potrzebuje lokum. Maryja oddała mu swoje serce. Czyli cokolwiek oddajesz niepokalanemu sercu Maryi, oddajesz samemu Bogu, który jest miłością, który tam mieszka. Tytuł książki pana Borelli, wspomnianej tutaj przez pana Stanisława, Orędzie tragedii czy nadziei, postawię tutaj jako pytanie do ojca, tak na koniec już programu. Ja myślę, że zdecydowanie orędzie nadziei. Dlaczego? Nawet jak patrzymy na trzecią tajemnicę, tam w pewnym momencie widzimy, że jest anioł, który trzyma rozżarzony miecz, z którego wychodzą iskry zdolne zapalić cały świat. Ale dziwna rzecz, że kiedy te iskry padają, obok stoi Matka Boża i kiedy padają w światło, które wychodzi od Matki Bożej, te iskry giną, gasną. Czyli Maryja przychodzi z orędziem nadziei, że jeśli wejdziecie, posłuchacie mojej drogi, tego, co jest zapowiedziane, tych tragicznych losów może nie być, ale jest warunek. Musicie to przyjąć. Jarek, inspiracją do dzisiejszego spotkania, do tego programu o orędziu i tajemnicach fatimskich jest film, którego jesteś reżyserem, Fatima, orędzie wciąż aktualne. W związku z tym ostatnie słowo w tym programie dzisiaj należy do ciebie. To bardzo króciutko, ale
ale oczywiście wątków, które należałoby poruszyć, jest bardzo dużo. Przede wszystkim tutaj ojciec Mirosław jest bardzo skromny, ale on jest też inicjatorem wielkiego zawierzenia, które odbywało się w Niepokalanowie i no to świetna inicjatywa i oby takich jak najwięcej. No i zachęcam, jako że sam doświadczyłem na własnej skórze, że po zawierzeniu w kaplicy razem z ojcem Mirosławem wydaje mi się, że wiele wątków, o których nawet nie myślałem, że będą poruszone w filmie, jakoś udało się je poskładać, pokleić, chociażby te spotkania w Moskwie, które do tej pory bardzo przeżywam. Dwie rzeczy bardzo istotne, bo mówimy o Fatimie. Jeżeli Fatima, to islam. Jeżeli islam, to czasy nam współczesne i króciutko w filmie jest ten motyw też zarysowany. To już zachęcam do po prostu oglądnięcia filmu. Nie chcę się już na ten temat w tym momencie na koniec rozwijać. Druga rzecz bardzo istotna. Kontaktowałem się z kardynałem świętej pamięci, już teraz kardynałem Carlo Caffarrą, który jako szef Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną napisał list do siostry Łucji i ona mu bardzo szybko odpowiedziała. W kilku słowach może powiem co najistotniejsze, żeby czuwać, gdyż ten atak demona przyjdzie w naszych czasach przez rodzinę i możemy to zaobserwować, więc tutaj... To znaczy, że rodzina będzie atakowana. Że będzie atakowana rodzina, więc tutaj też wszelkie inicjatywy i przez Niepokalanów, tak mówiąc krótko, i przez Instytut Księdza Skargi, wszelkie inne organizacje, które starają się chronić rodzinę, no jest to w naszych czasach bardzo, bardzo ważne. I nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Chyba tylko tyle, że moją intencją było to, aby orędzie fatimskie jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło i mam nadzieję, że będzie tu jakiś wkład w postaci tego filmu, na który zapraszam. Oby tak się stało, czego życzę. Dzisiaj rozmawialiśmy w Nocnych Światłach o orędziu i tajemnicach fatimskich. Gośćmi programu byli ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Boże. Bardzo księdzu dziękuję. Także Stanisław Sadowski z Instytutu Księdza Piotra Skargi. Gorące Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. I Jarosław Mańka, historyk, dziennikarz TVP Info, reżyser filmu Fatima, orędzie wciąż aktualne, który to film stał się asumptem do tego, byśmy tutaj się spotkali i porozmawiali właśnie o tym, co było tematem dzisiejszego programu. Bardzo gorąco ci dziękuję. Wielkie dzięki. Tradycją Nocnych Światów jest to, że gdy kapłani są w studiu, to na koniec programu proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy i dla nas tutaj. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Przedstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej, niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wielkie gorące Bóg zapłać. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali z nami do tej pory. Dziękuję też jeszcze raz gościom i zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Tuż po 23 rozpoczynamy na żywo. Można nas słuchać na częstotliwościach Radia Plus i przez internet, przez stronę radioplus.pl. Tam także zakładka programy, gdzie znajduje się archiwum Nocnych Świateł. Około 650 audycji z ostatnich paru lat. Można pobrać pliki MP3 z przycisku Więcej Podcastów, które znajduje się na dole strony. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na czwartkowe wydanie Nocnych Świateł. Tuż po 23 spotkamy się znowu. Tym razem poruszymy temat historyczny. Co pewien czas nieregularnie w Nocnych Światłach pojawia się cykl Echa Historii. Jutro, a właściwie już dzisiaj, rocznica kapitulacji Warszawy. Mówić będziemy o bohaterskiej obronie Warszawy podczas wojny września 1939. Gościem państwa i moim będzie Michał Gruszczyński, historyk. Na dzisiaj jeszcze raz mówię wszystko. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Zostańcie z Panem Bogiem. Paweł Krzemiński, kłaniam się. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.